Podkreślamy, że wynosicie Białą Podlaską do świetności. Nie ma lepszej promocji i sposobu, dla którego dobrze mówi się o społeczności danego miasta, jak poprzez wyjątkowe osiągnięcia reprezentantów tej społeczności w wielu różnych dziedzinach. Wy macie tę frajdę, że robicie to w dziedzinach spektakularnych, w wyjątkowo atrakcyjnych dyscyplinach sportowych. Imponujecie na bardzo różne sposoby. Każda z tych dyscyplin ma swoją wyjątkową specyfikę i urok. Ta różnorodność reprezentowanych przez Was na poziomie mistrzowskim dyscyplin świadczy o bogactwie naszej lokalnej społeczności. I zawsze z wdzięcznością i uznaniem podkreślamy, że obok ciężkiej pracy, którą wkładacie, drodzy zawodnicy, w rozwój Waszych talentów, jest to pokłosie i wszyscy zawdzięczamy te znakomite efekty pracy Waszych trenerów. Potrzebny jest mistrz do wykucia z tego nieoszlifowanego jeszcze diamentu. Udało mi się w tamtym roku zdobyć m.in. Puchar Polski K1, w tym tytuł najlepszego juniora młodszego turnieju. I to było takie najfajniejsze, najcenniejsze osiągnięcie, ale też zdobyłem m.in. trzecie miejsce na mistrzostwach Polski Kick Light oraz drugie w formule Oriental Rules. Co możesz teraz powiedzieć więcej o tej dyscyplinie, którą uprawiasz? Na czym ona polega? No jest bardzo fajna, bardzo twarda. Po prostu wychodzimy w rękawicach, ochraniaczek i się bijemy, tak wygrywa lepszy i fajnie. Walczycie na ringu? Pod co? Tak, na ringu. Ale są też takie formuły jak Kick Light, na przykład, że jest walka na macie. Okay. Ale to wyjątki raczej. Powiedz, na podstawie czego uzyskałeś to stypendium? Stypendium uzyskałem dzięki formule kickboxingu w Kick Light, zdobyłem drugie miejsce. Także zdobyłem ogólnie w 2021 roku trzecie miejsce na mistrzostwach Polski Low Kick, trzecie miejsce na mistrzostwach Polski K1 i drugie miejsce na Pucharze Polski Muay Thai. I także zdobyłem pierwsze miejsce na Pucharze Polski Karate Kyokushin. Muay Thai K1 zacząłem trenować 2 lata już. Kick Light to jest waga, tak? Kick Light to jest formuła na macie. Okej, na macie, czyli co możesz więcej powiedzieć o właśnie w jaki sposób, jakie zasady obowiązują w sposobie, w którym po prostu rywalizujecie? Uderzamy, kopnięcia ręczne, nożne, kto więcej punktów zdobędzie, ten wygrywa.